Siemanko. Słuchajcie, dawno mnie nie było. Dzisiaj troszkę inny film. Bardzo, bardzo chciałbym Was prosić o pomoc. O pomoc, o udostępnianie. Musimy ratować Tomka. Musimy ratować Tomka. Tomek jest wędkarzem, moim kolegą, świetnym człowiekiem. No i słuchajcie, no życie się tak potoczyło. Na koniec ubiegłego roku Tomkowi spłonął salon, w którym pracował. Nawet ciężko o tym mówić, wiecie? Dlatego się tak zawieszam. Tomek był głównym żywicielem rodziny. Tomek ma troje dzieci, 42 lata. Na koniec roku spłonął mu salon. Musiał to odbudować. Wydał na to wszystkie oszczędności swojego życia, żeby po prostu wrócić do pracy i po prostu zarabiać na chleb i na utrzymanie swojej rodziny i dzieci. Nie dość tego, Tomek miał jeszcze problemy ze wzrokiem, przez co przeszedł dwie operacje. No były to ciężkie operacje, no i Tomek nie widzi praktycznie na jedno oko, na drugie widzi troszkę. No niestety mówię Wam o tym, bo chciałbym, żebyście wiedzieli jak jest. Musimy go ratować. Jest naprawdę mega, mega osobą. Jeżeli zadzwoniłbym w środku nocy, Tomek, przyjedziesz pomocy? Przyjadę. Tomek się nie wahał. Tomek jest takim człowiekiem. Dlatego proszę Was tu, proszę moich znajomych z youtuberów o pomoc, o wsparcie, o udostępnianie, o zasięgi. Proszę Was, ratujmy Tomka. Tomek jest zarąbistym człowiekiem. Ale potem nadeszło to, czego się nikt nie spodziewał. Tomek w wieku 42 lat doznał udaru mózgu. Miesiąc temu Tomek doznał udaru mózgu i teraz potrzebna jest kosztowna i długa rehabilitacja. Słuchajcie, Tomek ma bezwładną prawą rękę, ma bezwładną prawą stronę ciała, praktycznie całą. Przeszedł prawostronny udar. Link do zrzutki oczywiście Wam udostępnię w linku poniżej filmu. Jeżeli nie, to pytajcie w komentarzach, udostępnię. Słuchajcie, musimy postawić Tomka na nogi. Jest głównym żywicielem rodziny, ma trójkę dzieci. Musi stanąć na nogi. My wędkarze, bądźmy w tej chwili solidarni. Solidaryzujmy się. Pomóżcie mi. Pomóżcie mi, proszę Was o to. Ja jako Tomka kolega, postawmy go na nogi, pozbierajmy trochę pieniążków. Dajmy mu szansę wrócić do życia. Udar mózgu jest to bardzo poważna sprawa, dlatego ta rehabilitacja musi być dobra i niestety jest kosztowna. W tej chwili Tomek już przebywa na rehabilitacji, ale no kończą się te środki i musimy pomóc znaleźć środki na dalszą część rehabilitacji. Mam nadzieję, że tu właśnie moi koledzy youtuberzy pomogą. Nie będę Was tu wszystkich wymieniał, bo jest Was za dużo, ale mam nadzieję, że Tomek FWA, mam nadzieję, że pomożesz. ML, Rutek, Marcin Kotowski, Seba Kowalczyk, może nawet Ty, Majki. Majki, jeżeli mnie oglądasz, pomóż. Pomóż wędkarzowi, pomóż Tomkowi. Słuchajcie, pomóżcie wszyscy. Jeżeli Was nie wymieniłem, przepraszam, ale pomóżcie. Pomóżcie postawić Tomka na nogi. Mam nadzieję, że to wspólnie zrobimy. Tak jak już mówiłem, Tomek w czerwcu przeżył udar. Słuchajcie, na stronie zrzutki macie wszystko opisane. Całą sytuację Tomka, jest to potwierdzone dokumentacją medyczną. Pomóżcie nam. Dodatkowo chciałbym tutaj Was zaprosić do licytacji. Oczywiście w komentarzach wpisujemy kwoty. Zapraszam Was na wypad wędkarski na cały dzień. Ze mną i z Killerem z Bytowa. Mam nadzieję, że Killera pamiętacie z moich innych filmów. Cała kwota wylicytowana za ten dzień wędkarski. Mogą to być dwie osoby. Zapraszamy jedną lub dwie osoby, jak Wam wygodniej, na ryby. Wy wybieracie gdzie. Albo spinning, albo grunt, albo spławik. Co chcecie. Wy wybieracie jaką rybę. My znajdujemy łowisko i zapraszamy Was na ryby. Cała kwota zostanie przekazana dla Tomka na rehabilitację. Słuchajcie, jeżeli macie jakiś pomysł, w jaki sposób możemy pomóc Tomkowi zebrać troszkę pieniążków, napiszcie w komentarzu. Proszę Was to, jako wędkarz, jako kolega Tomka. W trakcie filmu puszczałem Wam przebitki gdzieś Tomka z rybami. No jest ciężko nagrywać o tym film, bo wiecie, no są tu jakieś emocje tam. No łowiliśmy razem ryby, teraz Tomek walczy o zdrowie. Słuchajcie, jeżeli możecie, udostępnijcie ten film wszędzie, gdzie się tylko da, z hashtagiem ratujmy Tomka. Proszę Was o to. Proszę Was o to, dziękuję bardzo. Ratujmy Tomka. Pamiętajcie, pokażcie, że jesteśmy wędkarzami, że jesteśmy solidarni i w wędkarzach siła.
Zróbmy to razem. Ratujmy Tomka. Pozdrawiam Was. Cześć.